Otrzymujesz regularnie od tego samego nadawcy pliki z danymi na e-mail? W tej lekcji mam coś dla Ciebie. W gamie źródeł danych, z których można pobierać dane do Excela za pomocą Power Query, znajdziemy nie tylko usługę SharePoint i OneDrive, ale też inne elementy z Microsoft 365. Na przykład znajdziemy tutaj listę programu SharePoint, co pozwala pobrać tabelę od razu z tej listy, a w tej lekcji zerkniemy sobie na jeszcze inną usługę, czyli Microsoft Exchange Online. Ta nazwa jest trochę myląca, dlatego że chodzi o zwykłą pocztę. W pierwszym kroku podaj adres mailowy. Następnie zaloguj się do usługi za pomocą konta Microsoft i potwierdź logowanie. Kliknij Połącz. Znajdź pocztę mail i kliknij Przekształć dane. Następnie znajdź e-maile, które pochodzą albo od konkretnego nadawcy, albo mają konkretny tytuł. W moim przypadku znajdę wiadomości, których tytuł zawiera słowa raport dzienny. Następnie przejdź do kolumny Attachment i usuń inne kolumny, tak żeby zostawić sobie tylko właśnie załączniki i kliknij widełki do rozpakowania. Następnie znajdź kolumnę z plikami, która nazywa się Binary i kliknij dwie strzałeczki w dół, jak w poprzednich lekcjach. Reszta procesu wygląda już standardowo. W przypadku pliku Excelowego zaznacz arkusz, który Cię interesuje i kliknij Zamknij i załaduj, żeby ten proces zakończyć. Możesz też filtrować dane na poziomie Power Query, na przykład poprzez kolumnę z datą, tak żeby zostawić sobie tylko kilka ostatnich plików. Stosujemy wówczas filtry na ikonce autofiltrowania i polecenie, na przykład zachowaj wiersze lub usuń wiersze. Kończymy pracę z plikami Excel i środowiskiem Microsoft 365, a już w kolejnej lekcji przyjdzie czas na łamacz wielu finansowych serc, czyli pliki PDF. Aby nie przegapić kolejnej lekcji, zasubskrybuj kanał.